Witam serdecznie, nazywam się dr Natalia Wawrzyniak i dzisiaj opowiem Ci, jak dieta może pomóc kontrolować poziom cholesterolu i zadbać o zdrowie serca. Pewnie wiesz, że cholesterol jest potrzebny w naszym ciele, ale co za dużo, to niezdrowo. Nadmiar tak zwanego złego cholesterolu, czyli LDL, może prowadzić do poważnych problemów, takich jak miażdżyca, choroba, w której tętnice ulegają zwężeniu i zatykają się, co utrudnia przepływ krwi i może prowadzić do zawału serca lub udaru. Jeśli chcesz obniżyć poziom złego cholesterolu, LDL, i zadbać o serce, zwróć uwagę na tłuszcze, które jesz. Tłuszcze nasycone, obecne w maśle, tłustym mięsie, pełnotłustym mleku i olejach kokosowym czy palmowym, podnoszą poziom LDL. Jeszcze gorsze są tłuszcze trans, które znajdziesz w fast foodach, przetworzonej żywności i margarynach, używanych w produkcji przemysłowej. One nie tylko zwiększają LDL, ale też obniżają dobry cholesterol, HDL. Jak wykazały badania, może to prowadzić do zatykania tętnic i chorób serca. Aby chronić swoje zdrowie, warto zamienić te tłuszcze na zdrowe, nienasycone, które znajdziesz w oliwie z oliwek, oleju rzepakowym, awokado, orzechach i nasionach. Badania pokazują, że nawet mała zmiana, jak zamiana 5% tłuszczów nasyconych na nienasycone, może znacząco obniżyć poziom LDL. Cholesterol dietetyczny. Wydaje się, że jedzenie produktów bogatych w cholesterol, takich jak jajka, powinno podnosić poziom cholesterolu we krwi. Na szczęście to nie do końca prawda. Choć cholesterol obecny w produktach zwierzęcych, takich jak jajka, wątroba czy skorupiaki, może zwiększać poziom złego cholesterolu, to u osób, które dbają o różnorodną i zdrową dietę, ten wpływ jest zazwyczaj niewielki. Oznacza to, że jeśli odżywiasz się zdrowo, nie musisz nadmiernie martwić się o cholesterol pochodzący z jedzenia. Błonnik. Jest nie tylko ważny dla zdrowia układu pokarmowego, ale może także pomóc obniżyć poziom cholesterolu. Błonnik rozpuszczalny, który wiąże wodę i tworzy żel w jelitach, wychwytuje cholesterol i kwasy żółciowe, co zmniejsza ich wchłanianie. To prowadzi do obniżenia poziomu złego cholesterolu LDL. Badania pokazują, że błonnik może obniżyć poziom LDL o 5 do nawet 10%. Błonnik rozpuszczalny znajdziesz w owsie, jęczmieniu, roślinach strączkowych, nasionach chia i siemieniu lnianym. Więc owsianka na śniadanie to świetny start dnia. Można także sięgnąć po suplementy takie jak babka płeśnik, które są dostępne w aptece. Sterole i stanole roślinne. Jeśli chcesz jeszcze bardziej obniżyć poziom złego cholesterolu LDL, sterole i stanole roślinne mogą być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. To naturalne związki, które zmniejszają wchłanianie cholesterolu w jelitach, dzięki czemu mniej cholesterolu trafia do krwi. Sterole i stanole znajdziesz w olejach roślinnych, orzechach, nasionach oraz pełnoziarnistych produktach. Dostępne są też produkty wzbogacone, takie jak margaryny i jogurty, które zawierają dodatkowe ilości tych związków. Badania pokazują, że spożycie około 2 g steroli i stanoli dziennie może obniżyć poziom LDL o 5-10%, co korzystnie wpływa na zdrowie serca. Zanim przejdziemy dalej, chciałabym Cię zaprosić do kliknięcia przycisku subskrybuj poniżej. Kliknij też dzwoneczek. W ten sposób zawsze będziesz na bieżąco z nowymi filmami i żadna z moich przyszłych treści Cię nie ominie. Twoje subskrypcje pomagają mi tworzyć więcej. Teraz wróćmy do tematu. Z kolei dieta DASH to świetny sposób na obniżenie zarówno ciśnienia krwi, jak i cholesterolu. Aby zacząć stosować dietę DASH, jedz więcej warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów, ryb, drobiu, roślin strączkowych i zdrowych tłuszczów. Unikaj natomiast tłuszczów nasyconych i trans, a także nadmiaru soli i cukru. Badania pokazują, że dieta DASH może obniżyć poziom LDL nawet o 14 mg na decylitr, co jest dużą korzyścią dla Twojego serca. Czerwony ryż drożdżowy to suplement, który pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu LDL. Zawiera monakoliny podobne do leków na cholesterol, które hamują produkcję cholesterolu w wątrobie.
Badania pokazują, że czerwony ryż drożdżowy może obniżyć poziom LDL o 15 do nawet 34%. Ale uważaj, produkty mogą się różnić jakością, a niektóre zawierają cytryninę, toksynę szkodliwą dla nerek i wątroby. Przy stosowaniu tego suplementu mogą wystąpić skutki uboczne, takie jak bóle mięśniowe. Dlatego warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji. Aktywność fizyczna i styl życia. Jeśli zależy Ci na utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu, styl życia ma ogromne znaczenie. Regularna aktywność fizyczna pomaga obniżyć trójglicerydy i zły cholesterol LDL oraz podnieść dobry cholesterol HDL. Badania pokazują, że już 30 minut dziennie umiarkowanego ruchu, jak spacer, bieganie czy jazda na rowerze, przynosi korzyści zdrowotne. Ćwiczenia siłowe również pomagają utrzymać zdrowe mięśnie i poprawiają metabolizm. Utrzymanie zdrowej wagi jest kluczowe, ponieważ nadwaga i otyłość zwiększają poziom trójglicerydów i LDL, a obniżają HDL. A oto inne ważne elementy stylu życia. Zdrowy sen od 7 do 9 godzin snu dziennie reguluje metabolizm i cholesterol. Zarządzanie stresem. Medytacja i joga pomagają obniżyć stres, co wpływa na zdrowie serca. Unikanie palenia. Palenie zwiększa LDL, a obniża HDL, co podnosi ryzyko chorób serca. Ograniczenie spożywania alkoholu. Nadmierne picie podnosi poziom trójglicerydów i szkodzi zdrowiu. Pamiętaj, zdrowe serce to efekt dobrych nawyków. Regularna aktywność fizyczna, zdrowe nawyki żywieniowe, odpowiedni sen i redukcja stresu to fundamenty zdrowego stylu życia. Zachęcam do wprowadzenia tych zmian i dbania o swoje serce każdego dnia.